konferencji poświęconej ostatniemu podziałowi środków finansowych z Funduszu Medycznego. Wiemy, że państwo, w cudzysłowie oczywiście, przeznaczyło na ten cel 1,5 miliarda złotych. Niestety wiele szpitali nie załapało się, że tak powiem, na te granty, które były fundowane przez polski rząd. Przypomnę tylko, że złożonych zostało, czyli ponad 200 podmiotów, 200 szpitali, 200 niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej aplikowało, 150 wniosków zostało rozpatrzonych pozytywnie. Niestety, nie wiem, czy to jest fatum, ale grudziądzki wniosek, że tak powiem, przepadł, tak, znalazł się na poza tą pulą, która mogła otrzymać środki finansowe. W tej klasyfikacji duże znaczenie miała gęstość zaludnienia. Gęstość zaludnienia była brana pod uwagę, jeżeli patrzymy na miasta, czyli było brane pod uwagę tylko miasto Grudziądz. Natomiast wiemy doskonale, chyba że ja być może czegoś nie wiem, ale to też pytania do mieszkańców, czy do grudziąckiego SOR-u uczęszczają tylko mieszkańcy miasta, czy są to też mieszkańcy powiatu, ościennych gmin, chociażby z gminy Dragacz, która ma z której zapewne jest bliżej do szpitala grudziąckiego niż do powiatu, do szpitala znajdującego się na terenie powiatu świeckiego. I teraz tak. Przez to, że w klasyfikacji nie został uwzględniony powiat grudziącki, Grudziądz w mojej ocenie niestety mimo wszystko stracił bezpowrotnie szansę na 430 punktów. Te 430 punkty, które byśmy otrzymali jako szpital, klasyfikowałoby nas w tych ponad 200 wnioskach na 12 miejscu, równocześnie z powiatem, z placówką w Zgierzu. Teraz tak, jeżeli w taki sposób te wnioski były rozpatrywane, to mam kolejne pytanie. I to pytanie w zasadzie jest, no, naprawdę, bym powiedział, myślę, że szokujące, bo z tej listy wynika, listy rankingowej, wynika, że na 120, 151 i 152 miejscu znajdują się placówki opieki zdrowotnej, które zyskały 430 punktów. Czyli śmiem domniewać, że taki powiat, taka placówka, aplikując o środki z Funduszu Medycznego, mogła tylko spełnić kryterium gęstości zaludnienia. Pozostałe wnioski, pozostała punktacja mogła wynosić 0 i taka placówka otrzymuje dofinansowanie. Mogła otrzymać, tak, dofinansowanie. Natomiast nasz szpital otrzymał, nasz SOR otrzymał maksymalną ilość punktów, jeżeli chodzi o liczbę przyjmowanych na SOR-ze pacjentów. Wszyscy jesteśmy mieszkańcami Grudziądza, tak? No to wiemy, jak tutaj wygląda. Wiemy, niejednokrotnie media, państwo o to opisują, tak, kolejki wielogodzinne, rodziny, matki z dziećmi po kilka godzin stoją. No, efektem tego było to, że w tej punktacji grudziądzki szpital otrzymał maksymalną liczbę. A z drugiej strony, czyli otrzymał maksymalną liczbę punktów za to, że tyle pacjentów, że tak powiem, jest przerabianych, tylu pacjentom jest udzielana pomoc, a z drugiej strony, biorąc pod uwagę gęstość zaludnienia Grudziądza, spowodowało to, że nie dostaliśmy do klasyfikacji tych 430 punktów. I powiem tak, no, to jest pytanie do rządzących, tak? Bo szanowni państwo, przyjeżdżają tutaj ministrowie, tak? Przyjeżdżają wiceministrowie, otwierają szkoły, będą budować za 500 000 zamki w Grudziądzu, tak? Natomiast nie mają 15 milionów złotych po to, żeby ten szpital, który w COVID-zie pełnił wyjątkową rolę, tak? Wtedy, kiedy ten SOR, że tak powiem, był tak obładowany, gdzie sprzęt się amortyzował inaczej i o wiele szybciej niż w innych szpitalach, ponieważ tutaj można powiedzieć, że 24 godziny na dobę pracował SOR i Grudziądzki Szpital, natomiast inne placówki były wyłączone bądź zamknięte, tak? Czyli my za to, że leczymy pacjentów, tracimy dwukrotnie, tak? Za to, że pracujemy i wykonujemy, medycy z Grudziąckiego Szpitala na SOR-ze wykonują katorżniczą pracę, za to jesteśmy karani? Jesteśmy karani za to, że
nie, że Grudziądz, że zaludnienie w Grudziądzu nie spełnia kryteriów, które spowodowałoby dodanie nam tych 430 punktów, tak? Natomiast jeszcze raz powtarzam, doskonale wiemy, jest powiat grudziądzki, czy szpital grudziądzki w mediach ogólnopolskich niejednokrotnie jest przedstawiany jako szpital, który obsługuje, już nie mówię tylko o SOR-ze, tak, ale obsługuje około 400 tysięcy mieszkańców północnej części województwa kujawsko-pomorskiego. Na dzisiaj się okazuje, że ten szpital, tak eksploatowany, nie otrzymuje 15 milionów złotych na modernizację SOR-u, tak? SOR-u, modernizację SOR-u po to, żeby praca na tym SOR-ze była, była, że tak powiem, o wiele lepiej synchronizowana, lepiej wyglądało to wszystko i żebyśmy przede wszystkim jako pacjenci mniej czekali, bo uważam, że zainwestowanie 15 milionów złotych szpitalny oddział rachunkowy, szpitalny oddział, przepraszam, ratunkowy spowodowałby to, że te kolejki byłyby mniejsze. Natomiast niestety wygląda to jak wygląda i boli mnie to, niejednokrotnie na konferencjach powtarzałem, że jak się patrzy z góry, tak, nie z poziomu Grudziądza, a się patrzy z poziomu Warszawy, no to będziemy mieli tak jak mamy do tej pory, tak. W Warszawie już zaczynają nam, że tak powiem, decydować, jakie drogi będą budowane. Teraz się okazuje, że grudziądzki SOR się, że tak powiem, mimo prawidłowo złożonego wniosku, tak, okazało się, że nie otrzymuje dofinansowania, bo ktoś w Warszawie sobie wymyślił taką, a nie inną, że tak powiem, strukturę, bym powiedział troszkę może złośliwie, podziału profitów dla samorządów mniejszych. To mi przypomina jeszcze jedną rzecz, szanowni państwo, przypomina mi to, może tutaj bym też nie generalizował, ale powiela mi się to z tym, w jaki sposób Grudziądz, miasta pokroju wielkości Grudziądza tracą na podatku, na utracie dochodów z tytułu podatku PIT, a mniejsze samorządy zyskują. Bo jakbyśmy na tą listę zobaczyli tych 152 podmiotów, które otrzymały dofinansowanie, fakt, znajdą się tam też miasta duże, tak? Ale szpital odwołuje się, tak? Szpital z informacji z ratusza, z naszego urzędu, w których jestem w posiadaniu, potwierdził, że złożył odwołanie, natomiast to odwołanie też wiem, że w ogóle nie musi być przez ministra uwzględniane, tak? To ewentualnie będzie jego dobra wola, ponieważ jeszcze raz powiem, jeżeli odniosą się do kryterium i nie uwzględnią faktycznego, że tak powiem, faktycznego obszaru oddziaływania grudziąckiego SOR-u i przyjmą, że to jest tylko miasto Grudziądz, no to jesteśmy pozbawieni 15 milionów złotych. Powtórzę może drugi, a będę powtarzał to, nie wiem, no co, non stop przynajmniej w kampanii wyborczej. Chcą nam wybudować zamek za 0,5 miliarda złotych, tak, z poliptykiem tutaj sprowadzić, a 15 milionów na SOR nie ma dla Grudziądza.